W poznaniu.pl. Poznań w minutę. Prokuratura ustaliła przyczynę śmierci 61-latka, którego ciało znaleziono w Zalasewie. Budynek, w którym mieszkała 4-osobowa rodzina, spłonął w październiku. Mężczyzna miał udusić się przez założony na głowę worek. Straż Miejska przypomina o tymczasowej zmianie oznakowania stref parkingowych w rejonie skweru Eki z Małeki na ulicy Łukaszewicza. Wszystko to z powodu sąsiedzkiego Sylwestra, podczas którego przygotowana wcześniej instalacja stanie w płomieniach. Od końca stycznia miejska sieć ciepłownicza w Poznaniu będzie dodatkowo zasilana nową ciepłownią wybudowaną przy ulicy Kopanina. Ta nowoczesna, zasilana gazem instalacja będzie produkowała ciepło w okresach największego zapotrzebowania. Poznański akcent w zestawie klocków Lego. W zestawie, z którego można złożyć model myśliwca F-16, pojawił się poznański akcent. Pilot samolotu ma na sobie odznakę przynależności do jednostki wojskowej z Krzesin. 22-letni Ukrainiec chciał wnieść na pokład samolotu kastet. Mężczyzna został zatrzymany przez strażników granicznych na lotnisku w Poznaniu. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.